Panie trenerze, w niedzielę wygraliście Puchar PZKosz, finał z Kutnem, bardzo dobry mecz, świetny wynik, no i pierwszy w historii klubu zwycięstwo pucharowe na tak wysokim szczeblu. Tak, no na pewno cieszy, jest to największy sukces w historii całej koszykówki krośnieńskiej, myślę. Nas oprócz tego cieszy sama forma meczowa. Przy dobrym meczu z Toruniem na drugi dzień bardzo dobry mecz z Kutnem. Świadczy to o dobrym przygotowaniu zarówno fizycznym, jak i o ciągle rosnącej formie koszykarskiej nas jako całego zespołu. Dodatkowo Darek Roczkowicz, kapitan drużyny, został jeszcze MVP całego turnieju. To chyba też dodatkowy taki bonus i frajda dla was, że zawodnik gospodarzy miejscowej drużyny zgarnie jeszcze indywidualne trofeum. Tak, na szczęście regułą jest, że MVP turnieju zostaje zawodnik wygranej drużyny. Myślę, że Darek swoją postawą na boisku zarówno w obronie, jak i w ataku zasłużył na to wyróżnienie. Cieszy ta sytuacja, ponieważ od kilku ładnych lat jest to zawodnik naszej drużyny, także komu jak nie jemu należy się ta nagroda najbardziej. Przez to, że wygraliście turniej, znaleźliście się w pierwszej trójce automatycznie, zagracie z zespołem z Ekstraligi, z siarką Jezioro Tarnobrzeg. Czy chcieliście trafić na kogoś innego, czy to optymalny tak, przeciwnik dla drużyny? Znaczy, powiem w ten sposób. Pod kątem sportowym siarka Tarnobrzeg wydaje się z trójki Anwil, Turów, Tarnowy wydaje się najsłabszym zespołem. Myślę, że można powiedzieć, można spróbować wygrać z takim zespołem na własnej hali przy bardzo dobrej dyspozycji. Aczkolwiek pod kątem marketingowym wiadomo, że Anwil Włocławek czy Turów Zgorzelec wciągnąłby więcej kibiców na trybunę. Ale tak jak mówię, siarka Tarnobrzeg to zespół, uważam, w naszym zasięgu. Spotkaliśmy się z nimi prawie w podobnym składzie personalnym na mistrzostwach Podkarpacia. Myślę, że przy odrobinie szczęścia i przy dyspozycji takiej jak w finale możemy pokusić się o niespodziankę w tym meczu. No, kluczowe na pewno będzie ograniczenie poczynienia Kuba Duskiego, który notuje w ostatnim czasie bardzo dobre mecze i pewnie to będzie. Mówi pewnie pan o Dłoniaku. Tak, Dłoniaku. Jeśli chodzi o Dłoniaka, jak najbardziej jest to wyróżniający się zawodnik tej drużyny, mimo że Polak. Aczkolwiek nie możemy zapominać o trzech czarnoskórych graczach, którzy dają siłę napędową temu zespołowi. Aczkolwiek będziemy dopiero analizować te mecze. Na razie mamy mecz najbliższy z Ostrowem. Skupiamy się na najbliższym meczu. Chcemy go wygrać. Później będziemy myśleć o Lublinie, a dopiero później o kolejnych potyczkach pucharowych. W niedzielę, jak pan wspomniał, pojedynek ligowy, rozpoczyna się rundę rewanżową. Szansa zrewanżowania się za porażkę w Ostrowie Stali. Czy jakieś specjalne przygotowania, czy standardowo, tak jak do każdego pojedynku podchodzicie? Zdecydowanie standardowo. Każdy przeciwnik dla nas jest tym najważniejszym przeciwnikiem. W każdym meczu tak samo jesteśmy zmobilizowani, więc myślę, że podejdziemy jak zawsze 100% profesjonalnie i zmobilizowani do tego meczu. Przygotowujemy się od środy. Mecz jest w niedzielę. Myślę, że będziemy bardzo dobrze przygotowani i będziemy chcieli cały sił zrewanżować się za porażkę na inauguracji w Ostrowie, gdzie zwycięstwo było bardzo, bardzo blisko. W Ostrowie zmienił się rozgrywający ze względu na kontuzję doszedł Filip Marczak, który specjalnie w Zastalu dużo nie pograł. Czy specjalnie próbować mu utrudnić życie, żeby ograniczyć poczynania jedynki? Znaczy na pewno mamy to założenie w każdym meczu. Naciskamy zawodnika rozgrywającego, aby go zmęczyć i ograniczyć jego poczynania w trzeciej, czwartej kwarcie. Także to jest dla nas reguła, tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Jeśli chodzi o Szumelda Krzyckiego, zrobił nam bardzo dużo zamieszania w Ostrowie i myślimy, że jest to duża strata dla zespołu ostrowskiego. Aczkolwiek Filip Matczak
samo trenowanie i parę minut na boisku z zespołem ekstraligowym na pewno dało dużo pewności siebie temu zawodniku, aczkolwiek brakuje mu gry na boisku. Będziemy chcieli na pewno to wykorzystać. Trenuje z Wami od wczoraj Tomasz Cielebąk, zawodnik z bardzo bogatym CV, reprezentant Polski, dwukrotny mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław. Czy coś więcej o tym zawodniku i o tym transferze, on już jest pewny, czy to na razie tylko treningi? Sam transfer do naszego klubu jest przesądzony, aczkolwiek to, czy Tomek zostanie tu, czy nie, okaże się dopiero w lutym. Ten miesiąc ma na przygotowanie się, poznanie taktyki ataku, taktyki obrony oraz poznanie swoich kolegów w nowym zespole. Miłą niespodzianką dla nas jest to, że jest dobrze przygotowany fizycznie do gry. Trochę gorzej z przygotowaniem siłowym, nad czym będziemy pracować. No i oczywiście gra na boisku. Pół roku bez gry na pewno dużo znaczy. Aczkolwiek na tego zawodnika, jakże doświadczonego, liczymy przede wszystkim na play-offy i to będzie dla nas i dla niego okres, na który będziemy na niego liczyć. Czyli przez najbliższy miesiąc będą raczej tylko treningi bez gry na boisku, czy też jest szansa, że będzie występował? Będziemy chcieli jak najszybciej stopniowo wprowadzać tego zawodnika, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, na jego większy wkład liczymy głównie w play-off. Czy Tomek jest po kontuzji, czy to był po prostu taki okres, gdzie nie znalazł sobie klubu? Tomek był po operacji kontuzji w tamtym roku, kiedy Stal Ostrów drugoligowa grała finał Pucharu Polski. Wtedy wrócił, okazało się, że wrócił za szybko. Następnie kolejne pół roku leczył kontuzję, przygotowywał się fizycznie, trenował w rodzinnym mieście. Na dzień dzisiejszy jest 100% zdrowy. Brakuje tylko, myślę, około 30% formy fizycznej. Trochę przygotowania siłowego. No i tak jak mówię, musi poznać taktykę obrony ataku i swoich kolegów w zespole. Myślę, że będzie z niego duży pożytek, ponieważ jest to bardzo, bardzo doświadczony gracz. No na pewno przydałby się w meczu z Ostrowem, bo zna ten zespół. Występował w nim, jak słusznie pan wspomniał. Liczymy na to, że przekaże nam wskazówki w szatni. I na tym na pewno zyskamy. Czy wyjdzie na boisko, ciężko mi na dzień dzisiejszy powiedzieć. Myślę, że większy wkład za 2-3 tygodnie będziemy mogli już podziwiać go na parkiecie. Czy z Łukaszem Szczepką wszystko w porządku, ponieważ nie wystąpił on w finałowym meczu z Kutrem? Tak, Łukasz przechodził grypę żołądkową. Na dzień dzisiejszy również jest zdrowy, wraca do treningów na 100%, więc również na tego zawodnika możemy liczyć.